Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Harsko. Dzisiaj robimy farmę żelaza, więc to jest pierwsza część tej oto farmy. Najpierw o zmianę. Jak pewnie zauważyliście, dokończyłem farmę osadników. Tutaj oni się gromadzą i się gromadzą o... Tutaj może być dużo lagów, to jest mój kotek. Tutaj trochę ich jest już, takich pustynnych i takich. Zauważyłem, że ci tam farmerzy na górze to dają tym na dole, zrzucają im jedzenie, ci na dole też się tam rozmnażają, a golema to sobie sklepie. Jak zauważyliście, pewnie mam też trójząb. No, mam fartę. Wiecie, mam fartę. Dropnął mi z tego utopsa z trójzębem. Tak a propos te golemy, które tutaj są, to już mi dały, no to wszystko, te całe żelazo, co mam w EQ, to od nich. Stack 3. Także nieźle. Sobie czasem tutaj przychodzę, jest jakiś golem, to go zabijam. Tak po prostu. Co byśmy potrzebowali do budowy? No na pewno drewno. Sobie skoczę po drewno i przydałoby się przepalić piasek. To jest dobry pomysł, przepalić piasek. Jeszcze by się przydało, przydałoby się wiaderko z lawą, więc sobie szybko weź... O, mamy te szyby. To może wystarczyć, ale nie wiem. Wiaderko sobie bym wziął i bym sobie... Wziął lawę. Wylej to wiaderko, super. Bo tu widział... Ciekawe, gdzie jest jakaś lawa, bo to mnie ciekawi. Creeper. Nie, uciekamy, bo creeper ma na hita. Nie, kotek, nie! Nie to, nie! Dobra. Kotek. I co ja mam teraz zrobić? No to ja płynę po... Idę pod ziemię po lawę i widzimy się zaraz. Nie. Smutno mi. Kotek mi utonął. Zobaczmy, czy tutaj będzie lawa gdzieś. Gdybyśmy mieli szczęście, to byśmy zdążyli skopać to. Nie chcę płynąć. To mi się laguje, klawiaturka. Dobra, jest dobrze i bym mógł skopać to i szybko wziąć lawę. Nie udało się. Trzeba być bardzo szybkim. Chociaż potem jest sporo lawy. Mamy dużo szans. Tak. Tak. Ach, nie. Zdążyłem wykopać. Kurczę. Chyba to ja poszukam gdzieś tutaj jakiejś... Albo po prostu skopię się z bokiem. Tak po prostu przejdę bok. W bok tak sobie. Mam już powietrze. Super. Załatam to. Żeby nam nie przeszkadzało. Idę sobie tak. Tak, tutaj tu powinna być gdzieś lawa. To załataj. Tutaj gdzieś. Halo, lawa. Jest pełno lawy, super. O to chodziło. I teraz jakoś się tam dostać. Jakby to zrobić i nie zginąć? O, żelazo. Przyda się. Tu jest lawa. Teraz jest. GG. Mamy lawę i możemy iść. A szkoda, że mi kotek utonął. Nie! Biedny kotek. Cóż, przynajmniej mam lawę. A ten trójząb to jest taka dobra broń. I jeszcze mi wypadło to z tego typka. I to jeszcze z zaklęciami, bo to ma... lojalność do niezniszczalność 3. To miało na początku i dałem mending i dzięki mojej super ekspiarce naprawiłem.
Mamy jeszcze osadnika z mendingiem za 24 szmaragdy. I ten kaktus jest powiększony. Jak widzicie, ten kaktus jest całkiem już spory. Nie wiem, czy o nim mówiłem. On to mówiłem. I tak, jeżeli dobrze pamiętam, to nic nie pamiętam z tej farmy. Mądra. Dobrze pamiętam, to nic nie pamiętam. To widzimy się zaraz. Dobra, zobaczyłem, potrzebujemy jeszcze. Kurde, to są jego materiały. Potrzebujemy jeszcze dwóch sztuk slime boli, więc się udam szybko. Kurczę, jak mi laguje, czemu? To mogę zmniejszyć, ale to pewnie dlatego, że mam otwarte inne strony. To zaraz je sobie zamknę. To ja poczekam na noc i ja już tutaj ruszam po. No wiecie. Po slime bole. I jeszcze mam zamiar zrobić grób dla kotka, ale to w następnym odcinku zbudujemy grób dla kotka. To już tam płynę. I wrócę do was, jak coś będzie się działo. Jednego moba, którego się boję, to jest creeper. Tak to by było łatwo, ale creeper, to nawet jak masz full set, netherite'owy, ochrona 4, jeszcze jakaś ochrona przed wybuchem 4, to i tak ci zmija ta creeper w ogóle. To jest jakiś mob tank jakiś. Z tym się nie da walczyć. Po prostu jest koniec. Jak spotkasz creepera, to koniec. Znaczy nie koniec, jeżeli cię dopadnie blisko, jeżeli jesteś jeszcze w wodzie, to koniec. Coś wybuchnie i rip. Ja właśnie dlatego mam plan wyjść na drzewo, zniszczyć te pnącza, żeby nic mi się tutaj nie dostało i będę wypatrywać. Tylko żeby creeperów nie było. Proszę, żeby creeperów nie było. Dobra, to widzę się z wami zaraz. Ile creeperów? Nie. Jest, trafiłem. Ale ja mam cela. On tak długo wraca, ten trójząb. Trafię? Tak, zabiłem. Boję się tych creeperów, bardzo się ich boję, więc ja je sprzątam. Ten trójząb, który tak lata, to jest fajne. Nie, nie trafiłem. Ale slajmów nie ma. Co by było, jakby mi się żaden nie zrespił? Na wyspie mi się respią slajmy. Jest! To i lecimy tam. Już mnie nic nie obchodzi, po prostu lecę po niego. Jak mi dwa wypadnie, to super. Dwa slime bole. Chodź tutaj slajmy. Chodź. Chodź na. Do wody, chodź. Dalej do wody. Tam ci z enchantowanymi łupami. Tam i sobie lecę. Fajnie. I dwa dał. Proszę, dwa slime bole. Super. Cieszę się. Przynajmniej wiemy, że się respią. Taki plus. Co? Ile ty mi zabierasz? Ja mam ochronkę. To diaksowy set. Ty mnie bijesz mocno. Pajączek. A, jeszcze nici też się przydadzą. Więc pajączki też bym musiał pozabijać. Na razie tylko dwie. Ziemniaczek mi wypadł. A, fajnie. Nie, nie łódka, nie łódka. To wywal. Daj mi łódkę. I wywal to. No i widzimy się zaraz. Ej, bo zaraz to już połowa nocy minie, a żadnego slime'a nie widzę. Kolejnego, bo jakby ten pierwszy był bardziej łaskawy, to już by był dzień i byśmy budowali farmę. Jednak nie. Jeszcze miałem farta z tym trójzębem, to mogę też głupie creepery zabijać. To jest przyjemne. O, brawo. Skok najlepszy na świecie. Uff. Skoki po drzewach. Minec raft. Tak, tam jest. Jest tam. Tylko tam pewnie jest pełno creeperków. Od razu, nie od razu się zrespiły. Tylko. Ja się boję tam iść, bo tam pewnie jest miliard creeperków. Miał elytrę, to on sobie. To by było o wiele łatwiej. Dwa wielkie. Zombie villager, którego bym sprzątnął.
Ale mam fajnie, że mam ten odrzut, jak to pomaga. Dobra, chodzi duży slime, nie? Gigant. O, chodź, on się powinien rozpuścić w tej wodzie. A was zabije strójzęba, żeby się naprawił. Ale proszę, dajcie mi jakiegoś tego. Jest jeden. Jest, wreszcie. Kolejny! Przyszedł ojciec. Czterech wyszło. Ile ich teraz będzie? Ale slime woli będzie. Super, bo trzeba cztery, żeby ta farma była w pełni. To już mam. Znaczy potrzeba 8. To już mamy full. Super, to możemy wracać do chaty. To widzimy się, jak będziemy w chacie. I spanko. Creeper, hello. I wpadł do wody. Teraz będzie KO. Nie. No chodź tutaj, no. Klepa. Trójząb, wracaj. Wracaj, trójzębie. Proszę, wracaj. Tu jesteś, super. Został kryta. Dobra, to zaczynamy budować farmę. Sobie przygotuję eku i to będzie magiczna chwila, patrzcie. Tak. I teraz moc miner Piotra zawsze działa. Dobra, mamy eku pod budowę. Mam nadzieję, że nie jest tutaj. Wiecie. Nie zapomniałem, ale wydaje mi się, że nie. I tak najpierw to trzeba sobie wyznaczyć, gdzie to będziemy chcieli budować. A może być o tutaj. To będzie trochę oddalone. Nie, skrzynki mi daj. Czemu ja mam takiego pecha, że wszystko wywalam? Dobra. Slime bole niepotrzebne mam, ale to nieważne. Tak. I teraz trzeba. Zapomniałem jednej rzeczy. Nawet dwóch rzeczy. Zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Budujemy dalej. Trzeba zrobić jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tutaj daję wam pół płytki. I zaczynamy budowę. Tu. Tak. Lecimy teraz. Tak. Mam nadzieję, że to ładnie będzie wyglądać, nie jakoś brzydko. Tak. Tak. Miejmy nadzieję, że to będzie działać, a jest duże prawdopodobieństwo, że będzie. Znaczy, na pewno będzie, bo ja to już robię na swoich wszystkich światach praktycznie. Teraz tutaj do góry trzeba taką tubę jakby zrobić. Teraz jest ważny krok, bo na tym trzeciej kratce od hoperów, kurczę, mi bloków zabrakło. Nice. Dobra, jestem z powrotem. Tutaj na tej trzeciej kratce, na tej, to jest 1, 2 i to jest 3, stawiamy tabliczki. Tak jak ja. Tak, jeszcze tutaj. Tak. Jak wszystko dobrze zrobiłem, to wtedy nie jest pewne. To jak rozleję lawę tu, halo, to nic nie powinno przeciekać. I nic nie przecieka, czyli działa. Super. Pierwsza część z głowy. Teraz trzeba. Raz, dwa, trzy. Na tej sieci tyle bloków postawiłem, że
budowanie takich ścian to dla mnie nie ma problemu, jak ja tyle tam tych ścian postawiam. Jeszcze zrobię raz, dwa, trzy. Na tym poziomie, o, prawie spadłem. Na tym poziomie już będzie chyba dobrze, by bloków wystarczyło, proszę. Ach, to na tym poziomie będę. Najwyżej. I się nam znowu robi. Na tym poziomie musi wystarczyć, co tam różnica. A łóżko tutaj oczywiście, że nie. Wyleję sobie wodę, żeby potem móc tutaj szybko wejść. No i dobra, teraz kolejnym krokiem jest zbudowanie. No to będzie dosyć ciekawe. Tu trzeba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I na ósmym lecimy. Nie, osiem tutaj musi być. Tutaj musi być osiem. Tutaj musi być jeden. Nie, nie spadaj. Dwa, to jest cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak. Na kolejnym lecimy tutaj. Tak. Jeden, tutaj będzie 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Tutaj tak. I ostatni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I git. Kolejnym krokiem, który musimy podjąć, jest spadnięcie. Dobra, kolejnym krokiem, jaki musimy podjąć, to jest obtoczenie tej platformy na tym poziomie, tak, na tym dolnym poziomie półpłytkami. Tutaj na tym dolnym, tak. I tak tutaj wszystko to obtoczyć. I tak. Na tym dolnym poziomie takim. Więc ja to obtoczę i się zaraz widzimy. Na szczęście starczyło. Teraz bierzemy szybę i lecimy. Jeden, dwa, trzy i tak tutaj wszędzie. Tutaj wszędzie musi być po trzy. Jak widzicie, starczyło na styk. Teraz trzeba tu i tu wylać wodę. I zobaczymy, czy się wszystko ładnie rozleje. I rozlewa się pięknie. Teraz rzeczą, którą bym zrobił, jest spróbowanie nie wpaść do lawy tutaj, na przykład stanę. Super. I teraz wybudowanie takiego czegoś, takie wyżej, dopóki nie zrobię kolejnych takich tych spadów, to będzie tutaj takie podwyższenie, żeby te golemy tutaj się nie zatrzymywały, bo to by nie było fajne. No i górę mamy tak jakby skończoną. Teraz musimy się zająć dołem, czyli całym farmą. Tak jakby, no to zaraz się zobaczymy. Dobra, pierwszą rzeczą, którą tu robimy, to takie coś, takie coś. Teraz dajemy tutaj dwa lepkie pistony. Teraz trzeba czekać, to jest taki osobny blok. Kurde, to będziemy mieli problem, ale spróbujemy. Tutaj tak. Tak, ten blok tutaj niszczymy. Tu dajemy detektor. Teraz trzeba tutaj położyć obserwator, którego nie mam. Fajnie. Dobra, jestem. Tutaj trzeba położyć. Nie, nie spadaj. Tak, obserwator, żeby strzałka była w górę. Super, i spadłem. Chyba trochę ciemno się zrobiło, ale pora na kolejne kroki. Dobra, w takim razie tutaj trzeba zejść na ten poziom. Postawić takie dwa bloczki i na tym bloku położyć kompostownik. Nie, no źle to zrobiłem. Tutaj, na tym poziomie. I tutaj dajcie kompostownik. Tutaj, tak, dokładnie tutaj. Łóżko dajecie od tutaj. Tutaj musi być takie łóżeczko. Teraz tutaj dajecie takie jakby
dwa bloki i bierzemy te dwa łóżeczka i tutaj pięknie, tak muszą one stać. Dobra, teraz pora na bloki stacji roboczej. Ja mam stół kowalski, to może być w zasadzie wszystko. No, wielką płytkę sobie położę, żeby nie spaść. O tak. Teraz to mogę zniszczyć. Przechodzimy tu. To mogę zniszczyć. Tak. O tak. 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 I tak. No i zaraz widzimy się. Nie, oni mają trójząb. Tam, rzuca we mnie. Trójzębem. Zdobędziemy go. Musimy. Kurczę, muszę mieć ten głupi odrzut. Prawie nic we mnie nie trafia. Teraz coś trafił. Bąbelki. I nie drobną. A czego ja się spodziewałem? Dobra, idziemy budować dalej. Teraz trzeba tak położyć. A na drugim pistonie, jak to zniszczę tylko. Fajnie by było, jakby mi się udało. Okej, super. To ten drugi musi dotykać pistona, ale gdy ten dotyka pistona, ten drugi nie może dotykać pistona. Następnym krokiem to jest wprowadzenie osadników na tamte łóżka, co będzie wyczynem, bo trzeba będzie zrobić tory. Mamy jakieś tory, powinienem mieć. Tu 21 takich, oby wystarczyło, bo mi się nie chce męczyć. I tak, musimy. Dobra, na razie ja po prostu otworzę to. Niech oni sobie wyjdą. Potem najwyżej ich pozabiję. Smutne. Kurczę, szkoda, że tego tam nie ma. Było prościej. I tak. Muszę teraz tutaj wybudować te tory. Ja was nie chcę zanudzać. Także widzimy się zaraz, jak już zrobię te tory. Jeszcze ten głupi shift, który mi nie działa. Super, to nie mogę budować nawet nad lawą. Mi shift nie działa. Jakbym wpadł do lawy. Sorry, że tak głośno klikam w klawiaturę, zły jestem, że mi shift nie działa. Na tym poziom powinno wystarczyć. Tak, super. Lecimy z tym tutaj. Tak, bo tu nie skręci. Tak. Tak, i już jest git. I tutaj by musiał być skręt. O, właśnie tutaj było takie przejście. Albo tak zrobię po prostu, co się będę zamęczał. Po prostu zrobię tak. Jest dobrze. Tak, dobra, teraz jest dobrze. To teraz wystarczy zamocować tory. Zasilane, nie mam pochodni redstone'owej. Dobra, pójdę zaraz. Tutaj się tak nie skręci, nie? Nie. Oczywiście, że ale fajnie będzie mieć farmę żelaza, nie podniosłem. Bo wreszcie nie trzeba będzie chodzić co chwila do kopalni po żelazo, jak będzie się chciało coś zrobić. Wystarczy po prostu pyk i masz formę. Czemu? A, dobra, bo to musi być tu. Teraz będzie działać. Tak, i dalej. Teraz tutaj lecimy z tym. O, ten sobie wziął pracę, jak fajnie. I co, sprzedaje szybkie ładowanie? Nie, dziękuję. Chcemy na razie mieć bezrobotnych. I tak, super. No to ja ich tam wprowadzę i zaraz się widzimy. Nikt nie chce do tego wagonika wejść, więc mam pecha. Jak ja mam ich niby zmusić?
Muszę jakoś go przepchnąć. Dobra, po prostu zduszę te tory, żeby to tam do nich szło, tu i teraz. Teraz tu wejdźcie, proszę was. No i tak tam wejdziecie i tak, no. Teraz będziecie pracować, tak? Dobra, jak chcecie pracować, tam pójście. Będziecie mieli cały czas pracę, będziecie tworzyć golemy. Cieszycie się? Jasne, że tak. No to psi tam jeszcze do wody wchodzą. Nie! Nie! Tak, super! Co? Zepchnij, żeby on był na tych torach. Bo tutaj stoi na tych torach, super. I teraz pchnij wagonik. Szansa jeden na milion, że to zadziała. Jest! Let's go! A. To na razie trzeba będzie... Dobra, no to przynajmniej tyle, nie? Dobra, i teraz ważna rzecz, bo tu teraz trzeba to wszystko tutaj poniszczyć. Dwa bloki. Żeby on tutaj nie mógł stanąć. Super, wziął pracę. Tak, żeby go nie walnąć. Smutno mi teraz. Powinno zadziałać. Zniszczam pracę na razie. I proszę, żebyś stanął na łóżeczku. Bardzo cię ładnie proszę. Pięknie. A tak tam trochę dalej. Proszę, nie. Błagam cię. Błagam cię, proszę. Trudno jest życie w Minecrafcie. Ten się mnie nie słucha, wali przed siebie. Teraz trzeba... Postaw blok. Nie mogę postawić bloku. Super. Tylko nie spadnij, proszę, nie spadnij. Nie bądź takim zypanem, nie spadnij. Ci tam super, super. I teraz postaw tutaj stację. Jest! Teraz to zniszczę, bo on stracił pracę. I tutaj na nowo wziął. Super. Tu mamy pierwszego, jeszcze dwóch. Tu i tu. Jeszcze mi pierwszego mamy. Jest i drugi ochotnik. Tylko, że chciałbym, żeby tym razem się wszystko ładnie udało. Jasne, że nie. Nawet wagonik mi spadł. Chamsko. Chamski Minecraft. Nie chcę, żeby działało. Minecraft nie chce, żeby farma mi zaczęła działać. Minecraft chce, żebym ja się z tym męczył. I męczył, a potem ma się, a potem nie będzie działać. Tak jak znajdę z Minecrafta, tak to będzie. Czyli musimy zrobić taki podobny zabieg jak z poprzednim. Tylko nie możesz wskoczyć do tego. Nie możesz tam wskoczyć. Potem cię stamtąd nie wypcham. I spróbuj nie wypaść. Proszę. Super. Ej, dlaczego tak łatwo mi poszło? Zaraz powinno się odbagować i powinienem to dostać. Chyba. Chyba jest ogarnięte. Drugi typek jest ogarnięty chyba. Chyba, bo nie wiem. Tylko proszę, nie wskakuj do tej wody. Nie próbuj skakać, bo to jest niebezpieczne. Jeszcze trzeci. To trzeba te tory teraz zaprowadzić jeszcze dalej. A, no ja na razie będę czekać chyba na noc, żeby tego zombiaczka przeprowadzić, żeby wszystko ładnie działało. Będzie skręt, tutaj jeszcze raz do góry i spadnę. No, ja się zacząłem przyzwyczajać do tego, że mi shift tak po prostu przestał działać. Ała, kolejny trójząb. Choć chce się najeść. Kurczę, jak on szybko doszło, to zaraz mi tarczę zajdzie, a ja mam mało HP. Czu. Ała. Ała! Ała! Uciekam! Zaraz zginę. A nie chcę. Bardzo nie chcę zginąć. Ja nawet nie mogę zjeść. No, fuck!
Dolphin, help me! Chcę uciec tylko. Dobra, dobrze, że wybudowałem tą farmę, przynajmniej mogę się schować, się najeść. Idę się z nim rozprawić, raz na dobrze. Tylko ich hapeczki ładnie wrócą. I gdzie teraz jesteś, zbanie, no? Tylko chcesz z lołem walczyć, tu jesteś. Jeszcze jest obstawa. Jest zabity, ale nie dropnął. Dobra, nie ma co się z nim bawić. Wprowadzę tam teraz villagera. Ten villager postanowił sobie popłynąć. Pasi mi. Jest kolejny trójząb. Tam. Tutaj. Piękny okaz. Co mnie wszystko tutaj klepie? Ja tylko na razie czekam na zombiaka w tej nocy. I już będzie koniec. Klepka. Ale mnie te trójzęby tak tą tarczę jadą. I zabity, jest trójząb. Jest kolejny trójząb. Super. Cieszymy się. No widzicie, to trójzęby już mam. I teraz czekamy na zombiaczka. Tam się zaraz pojawi tylko pająk. Pająka zabijmy. A dwa trójzęby, nie? Ładnie. Odcinek będzie bardzo długi, niestety. Już go nagrywam ponad godzinę. Może ten zombiak podwodny by zabił osadnika. Chyba tak też by mogło być. To ty, osadniku, musisz zostać zjedzony. Nie uciekaj. Kurczę, jak on ucieka. Chodź, chodź, ja cię obronię. Nie, to nie ma sensu. Muszę czekać, aż mi się zombiak zrespi, to te pochodnie poniszczę. I idę. Tutaj się udam, trochę poczekam i oby mi się zrespił. Dobra, mamy jakoś tego zombiaka, tylko żeby mu się nic nie stało. Musi się udać. Tylko musi tam wejść do środka. Do tego. Tam musi wejść. Już jak go klepnę? Kurde, nie. Musi tam wejść. No wejdź, no błagam cię. A już nie wiem, nie mam pomysłów. Co zrobić, żeby on tam wlazł? Popchnąć go wodą? Nie to. Kurde, nie! Nie! Super. Fuck, no i jeszcze do tych creeperów wszystkich. Bezpiecznie było. Dobra, ja jakoś się z nim uporam, z tym zombiakiem kupię. Kurde, no kurde, jeszcze wziął mi ten wagonik. Okej. Okay. Golemy tu są, a ta lawa coś nie działa. Golemy się pewnie, nie wiem dlaczego się tutaj w ogóle zaraz piły, pewnie. No przypadek. Mogę sobie sklepać. Tą lawę będzie trzeba zmniejszyć. I dzień się robi, super. No nic, no to spróbujmy chociaż z zainfekowanym. Chociaż on nie może wyjść z wody, co będzie niebezpieczne. Chociaż żaden zombiak w dzień nie może wyjść z wody. Ale kurczę, dlaczego z tamtym się nie udało? Jakby się udało, by było fajnie. Dobrze, że nikogo nie popchnął, bo tu dziura i by spadł i bym się tak wkurzył. Bo już próbuję to zrobić przez 2 godziny, tą farmę. Od początku odcinka minęło 2 godziny. Nie wiem, ile odcinek trwa. Pewnie około pół godziny.
Albo godzinę, nie wiem ile ja do was gadam, już mi się nie chce. Chcę już to skończyć, ale nie chcę tutaj się pojawić żaden taki zombiaczek. Chodź, dobra, a może wodą pójdziesz? Chodź za mną. Chodź, chodź przyjacielu. Przyjacielu. Może się nie spali w drodze. Chodź. No chodź. Grzeczny. Ale jesteś grzeczny. Chodź tutaj. No. Come on. Musicie wejść do tego wagonika. Kurczę, wy sobie na dno poszliście. Chodźcie. Chodźcie. Co, wy mnie widzicie tylko jak jestem w wodzie, czy co? Chodź. No chodź. No. Nie, mam go popchnąć, czy co, się boję. Mogę go tam wklepać. Nie, to nie wklepię go. To nie ma sensu, ten Minecraft, głupi Minecraft. Czemu wy nie możecie wyjść na powierzchnię do tej wody? Z tej wody wyjść do tego wagonika głupiego. Co wam szkodzi? Naprawdę, co wam szkodzi? No chodźcie, patrzcie. Może jeszcze was jakoś wepchnę. Tam. Jakieś powiadomienia? No, ja włączam nagrywanie, się zabudowuję, czekam na zmierzch, bo to nie ma sensu. Ja w międzyczasie zniżę tą lawę. Tylko chcę go sklepać. Jak czekam na tą noc, bo ja już nie wiem. Nienawidzę Minecrafta za to. Czemu Minecraft mi to robisz? Jestem zwykłym youtuberem z 30 subskrypcjami. Nie musisz mnie tak... Minecraft mnie tak nienawidzi. Jestem najbardziej znienawidzony przez Minecrafta. Przecież to jestem tak znienawidzony teraz. Ja to widzę, ja to czuję, naprawdę, nie? To czuć. I kop ten obsydynek głupi teraz. No brawo. Jakby on jeszcze podniósł ten lej, to by było już szczyt szaleństwa minecraftowego. Już by się po prostu, ja bym się pożegnał z Minecraftem, już bym go nigdy nie odpalił. No i tyle. Taki Minecraft fajny. Fajne granie. Męczę się 5 lat nad jedną rzeczą. Sobie wymyśliłem, żeby nagrać fajny odcinek, no to mam teraz fajny odcinek. 3 godziny przed komputerem. Bo głupi zombie nie może się zrespić. Nie mogę już to poniszczyć. Brawo. Big brain. Big brain time. I teraz muszę iść po lawę. Super. No i wiemy, że działa, jakby ten zombiaczek tam. Słabo to działało, ale trochę działało. Mogło tak zostać. Ale głupi byłem, że tego zombiaka tam. Naprawdę, brak mi słów do tego Minecrafta. Dość. Mam serdecznie dość tej gry. Dobra, ja idę po tą lawę. Dobra, już tą lawę ogarnąłem, teraz czekam na tą noc, już nie chcę. Nie no, dobra, Minecraft jest spoko, tylko że czasami to można dostać szału od tej gry. Naprawdę. No sobie wyobraźcie, że ja czekam już 30 minut na zombiaka. 30 minut. Jeszcze jak tam pójdę i się okaże, że osadnicy zniknęli, to bym się tak wkurzył. Nie, to bym ja po prostu skończył z tym na dzisiaj. Nie, no osadnicy to tam git mają. Sobie żyją.
zombiaczka, nie, to jest wszystko zrobiłem pod zombiaczka. Tutaj to będzie tak lecieć sobie ten zombiaczek i wpadnie ostatecznie tu. Powinno się udać chyba. Mam nadzieję. Bo zaraz będzie noc kolejna. Tarcza ratuje życie w Minecraftzie. Tarcza jest pog. I wyobraźcie sobie, że takich farm jeszcze tutaj bym musiał zrobić tak, takie coś i tam jeszcze. Nie, to ja sobie tego nie wyobrażam. Ile będę musiał się z tym męczyć. Nawet nie chcę o tym myśleć. Strata czasu. Minecraft. Ogólnie gry to strata czasu, ale grałam sobie. Na hita? Pięknie. Sobie zabiję te mopki, żeby tutaj było miejsce na zombiaczki. Dobra, jest noc, zaraz. Ty coś jest? Nie ma. Dobra. To będzie, mam nadzieję, udane. Nie no, kolejny typek z trójzębem. Nie wiem zbytnio gdzie. Tutaj znowu. Walka na trójzęby. Co mi z... Hełmik. Nie, hełmik. Daj mi miecz. W takim razie. Szybko. I must. Dać radę ci rozwalić. Jest, dobra. Ale ja mam mało życia. Niech mi się ten zombiak szybko respi, bo to będzie ciężka noc. Dobra, ludzie, zmiana planów. Jutro na odcinku zobaczycie, jak już będę miał tego zombiaka, bo robi się niebezpiecznie. Komputer mi się zaraz rozładuje, więc długo poza tym nagrywam ten odcinek. Będzie długi, już nie mam zamiaru siedzieć kolejnych 10 godzin nad zombiakiem, więc do zobaczenia, do kolejnego. Następnym już będzie ten zombiak, sobie go na spokojnie, bez odcinka wprowadzę. Jakieś zbroje mają. Jakiś jeździec na pająku, tam się wszystko teraz respi, a zombiaka nie ma. Także do zobaczenia, do kolejnego. Trzymajcie się i pa pa!